Dobrze, wystarczy już tych intro, nie intro. Witajcie na kanale Leszka Snajpera. W 6 odcinkach było intro, żeby każdy mógł się zaznajomić z tym, co będzie w filmie, co jest do wygrania i o co chodziło dokładnie. Już nie będę przyginał, robiąc tego w 7. Zrobiłem początek inny, teraz wstęp jest taki. Kto chciał, się przyłączył do zabawy, jest właśnie teraz ze mną i za chwilę mogliście widzieć u mnie na kanale, zaczynając od pierwszego odcinka, pomijając wprowadzenie, Czapla Biała. Daniel. Sztuka to trafić mełkusa. Następnie Kaczka Krzyżówka. Sarny europejskie. Żuraw zwyczajny. I szósty. Kruk. Kruk zwyczajny. Mam nadzieję, że filmy Wam się podobały. Sam osobiście sądziłem, że jednak lepiej one się przyjmą, ale no niestety, jak to można było się spodziewać, nie można niczego być pewnym. A więc ogłaszam 7, ostatni odcinek z tej serii, który jest fan do wygrania. Pojawi się podpowiedź w filmie. Po jej ujrzeniu nie uciekajcie od razu, komentarze i tak są wyłączone. Będą włączone tuż po premierze. Także odświeżamy stronę, wpisujemy. No i tyle. Jeszcze Wam dam chwilę na zastanowienie się. Po obejrzeniu literki pojawi się ona niebawem. I osoba, ta, która pierwsza napisze dobrą odpowiedź, wygra. Oczywiście ta osoba, która pojawi się u mnie jako pierwsza i później na karcie społeczności, tutaj zrobię screena i wyślę Wam, żebyście mogli wszyscy tutaj zobaczyć, jak mi się wyświetliło, żeby nie było nieporozumień. I tutaj osoba, która napisze poprawnie, właśnie wygra ten przedmiot, a resztę dogadam się z nią tam na priv. Szczegóły, oczywiście szczegóły na priv. A teraz właśnie zapraszam na ostatni kończący tą serię film. Tak jak było wcześniej, 7 z 7, a dalej będzie po prostu kontynuacja, także jak chcecie, to bądźcie i oglądajcie dalej. A teraz zapraszam na film. Na wstępie muszę dodać, że na filmie widzieć będziemy dwa gatunki dzikich gęsi. Gęgawę i gęś zbożową. Są bardzo podobne, jednak zbożowa jest nieco mniejsza od gęgawy. Gęgawa ma dziób pomarańczowy, a zbożowa u nasady czarny, a na końcu pomarańczowy. Wysiaduje do 8 jaj podobnego koloru co gęgawa. Zbożowa wyprowadza jednak jeden lęk. Liczebność gęsi zbożowej to około 800 tysięcy osobników. Wierzę w Waszą spostrzegawczość, bo dalszy ciąg filmu będzie opowiadał o gęgawie.
Witajcie. Dziś na róż latuje dzika gęś, gęś gęgawa. Duży ptak wędrowny z rodziny kaczkowatych. Na wstępie ciekawostka taka odnośnie tego ptaka wędrownego, że gęgawy gęgawami, ale tylko te z Wielkiej Brytanii nie migrują. Pamiętacie też film o kaczkach? Jak bardzo różni się samiec od samicy kolorami? Z gęgawą z rodziny kaczkowatych jest inaczej. Nie różnią się one w ogóle kolorami, jedynie rozmiarem i wagą, który może wynosić od 2,5 do 4,600 kg u samca, a u samicy od 2 do 4 kg. Długość ciała to mniej więcej od 75 do 90 cm, a rozpiętość skrzydeł waha się od 140 do 180 cm. Oczywiście latają w kluczach, jak mogliśmy tutaj widzieć na ujęciach. Przedstawione też ujęcia są swego rodzaju wyjątkowe, ponieważ ich naturalne środowisko to nie są pola. To, co tutaj widzimy, zostało uznane jako ciekawostkę i było podane do lokalnych wiadomości. Jej występowanie właśnie w takiej ilości na polach. Oczywiście stało się tak przez zimę, jaką mieliśmy. Zbiorniki wodne były zamarznięte. Bo to właśnie jej ulubione środowisko. Słodkowodne zbiorniki, gęsto porośnięte, mogą być też bagniste łąki i inne trudno dostępne tereny. Gniazdo buduje wyłącznie samica na lądzie lub na wodzie przy wysepkach lub brzegach jezior. Lęgi wyprowadza dwa razy do roku. Marzec a kwiecień i wrzesień a listopad. Składa od 2 nawet do 20 bardziej jasnych, jasno-białych jaj. Do maksymalnie 29 dni jaja wysiaduje wyłącznie samica. Samiec czuwa w pobliżu. Gdy matka opuszcza gniazdo, na przykład w celu pożywienia się, przykrywa jaja puchem. Po wykluciu, maksymalnie po 2 dniach, małe opuszczają gniazdo, a rodzice od razu zabierają je na wodę. Zdolność do latania osiągają po około 2 miesiącach, ale rodziny nie opuszczają. Nawet sądzi się, że zeszłoroczne potomstwo dąży do swojej rodziny. Gęgawy są bardzo wybredne co do jedzenia. Mają trudności z wykorzystywaniem składników odżywczych z pokarmu. Dlatego muszą jeść go dużo lub nieco mniej, ale bardziej wyszukanych potraw. Na przykład kiełkujące młode rośliny, kiełkujące zboże. Lubią też odwiedzać świeżo skoszone pola. Główne pożywienie to trawa i liście. Liczebność gęgawy to około 1 100 000 osobników. W Polsce gatunek łowny od 1 września do 21 grudnia, a wyróżniają się jeszcze 4 województwa, jak lubuskie, dolnośląskie, wielkopolskie, zachodnie, pomorskie, bo na nich tutaj można do 15 stycznia. Status i ochrona, gatunek najmniejszej troski. Jest tendencja wzrostowa, w Polsce również. Szacuje się liczebność na 9 tysięcy par lęgowych. Odznaczają się niebywałą wiernością, łączą się w pary na całe życie, a gdy jeden z partnerów zginie, drugi pozostaje już sam na stałe samotny. Najdłuższa żyjąca gęgawa miała dożyć 25 lat.